Cześć, z tej strony Femeber, witam was w kolejnym odcinku z Wiedźmina. I słuchajcie, dzisiaj lecimy sobie do oczywiście siedziby Salamandry, kryjówki Salamandry. Wpierw jednak chciałem tu jeszcze się rozejrzeć. A, gwardzista. Można z nim w ogóle pogadać? A, raczej nie. A szkoda. Wszelkie tutaj drzwi są zamknięte, czyli znaczy, nie można do nich wejść po prostu. Coś tu było. Drzwi do starej kuźni też nie można wejść. Oczywiście. Tutaj też nic nie ma, nigdzie pójść nie można. Drzwi, wejść się do kanałów. Nie, nie, z kanałów my przyszliśmy generalnie. Więc jakby... Chwila, bo ja tutaj mam ulepszenie na miecz, tak, żeby ono się nie zmarnowało, to muszę się pospieszyć. Drzwi. No i właśnie chyba tu się muszę udać. Kryjówka Salamandry, oczywiście, tak. Uwaga. Dobra, bierzemy żarełko. O. Jeszcze chwileczkę. Szybciej, nie mam całego dnia. Ilu ich jest? Uwaga, rozpoczynam. Oh fuck. Raz, dwa, trzy. Czterech jest. Będzie ciężko. Będzie ciężko. Rozmazana. Nie wiem, czy połączymy się dzisiaj z Redańczykami. Spokojnie, kryształ zaraz się rozgrzeje. Spróbuję wzmocnić korelację magiczną. Chyba się udało. Mamy wizję. Witam ozięble, panowie. Witaj, panie. Dajmy spokój formalnościom. O co wam chodzi? Nasze bazy militarne wokół Wyzimy zostały rozbite. Sądzimy, że brał w tym udział wywiad nilfgaardzki. Czyli mówiąc krótko, to jest w gównie. A co mnie do tego? Panie, zwracamy się z prośbą o pomoc finansową. Niby dlaczego miałbym wam pomagać? Działamy na zlecenie osób, z którymi wiele cię łączy. Macie mnie za głupca? Ależ panie... Te wasze eksperymenty, handel fistechem, morderstwa... Nie pomogę wam. Ciszej! Chyba coś słyszałem w korytarzu. Okej. Oho! Czy ja mogę stąd wyjść? Nie, nie mogę. No dobra. To nie jest dobre miejsce na wypicie eliksiru. Ale oczywiście muszę to zrobić. Jak najbardziej, bo inaczej dostanę ostre wciry. Jasny gwint! Nie, tylko nie jakiś shit. O, shit. Geralt! No fajnie, że ja mogę się w ogóle ruszyć, nie? O! Mogę zrobić salto. No, ale i tak padłem. Także tak to się właśnie kończy, słuchajcie. Wczytaj grę, spoko. No, no. Dobra, jeszcze raz będę musiał tutaj przyjść. Jednakże mam nadzieję, że nie będę musiał jeszcze raz tej scenki oglądać. W każdym razie już teraz się przygotuję o wiele szybciej, bo jeszcze zanim wejdę, to wezmę ten eliksir. Oraz zjem coś. Tak, na wszelki wypadek, jako dodatkowe leczenie. I zobaczę też, czy nie mam jakiegoś eliksiru przypadkiem na magię, czy coś takiego. Cholercia. No, dobra, nieznany eliksir. Zmniejsza do zera poziom toksyczności, przerwa działanie innych eliksirów. Pozwala widzieć w całkowicie ciemnościach. To mi akurat niepotrzebne. Czyli ten muszę użyć i zjeść sobie ser. Zostanie wypita czasowo zwiększa regenerację energii. Może się również sprzedać komuś, podarować woda w butelce. Dobra, słuchajcie, to sobie gulniemy. To sobie gulniemy. I to sobie zjemy. I wchodzimy. Biorąc szybko to, co trzeba. Czyli to. No, shit. Już nas zapali. Szybciej, nie mam całego dnia. Okej. I lecimy, słuchajcie. Z tym koksem. Come on! Dobra. Szybko poszło. Dobra, ten już padł. Dobra, cofnijmy się trochę, dostaliśmy troszkę wciry.
Ten już sam pada. Pach, pach, pach. I jeszcze tylko to gówno trzeba rozwalić. Dobra, weźmy drugi miecz. Come on, Geralt! Dobra. Nie było, powiem wam szczerze, źle. Cenne rzeczy. Szczątki, wow. The fuck is this? Klucz, to jest klucz? Dobra, whatever. Naprawdę nie było źle. Trzeba było się po prostu odpowiednio przygotować. Myślałem, że są twardsi. Tak czy inaczej będę musiał, jakby nie patrzeć. Sporo tego. Będę musiał jeszcze co nieco zrobić. O, magiczny kamień. Yeah! Dobrze, że w ogóle się skapnąłem, że mam to wziąć. Znaczy pomyślałem, żeby to wziąć. Zejdziemy sobie jeszcze na dół. Mogę z gościem pogadać. Ale to za chwilę. Niech jeszcze poczeka. Mogę zejść na dół? Thank you so much. Chyba was Bóg opuścił. Geralt. Dobra. O kurde, Geralt. Bierzesz się wreszcie. Dobra. I ten został. Ten się skąd wziął? Dobra. I na to wygląda, jak widzicie, że wszyscy... O kurde. Jeszcze jeden. Bóg cię opuścił. Dobrze, że tu wszedłem. Dobra. Tym razem chyba wszyscy. Dobra, oglądamy w takim razie szczątki. Bo z pewnością tutaj powinni mieć coś cennego. Temski topór to nie. Nic nie ma. O, chyba jednak są troszkę biedni ci tutaj, kurcze, wojownicy. Beczka. Krzesiwo tam akurat nie najmniej mi potrzebne. Kufer. Jaskółka, dobra, to muszę wziąć. I te trzy muszę wziąć, dobra, z... Rzucimy żarcie oczywiście tradycyjnie. Ewentualnie krzesiwo, gdyż mam je tutaj. 10 krzesiwka i tu jest 6, prawda? Po co mi aż tyle? Ta wilcza skóra w ogóle też do niczego już mi się nie przyda, nikt tego nie chce. A ja do tego wracać nie będę. Kolejne 10 krzesiwa. I jakieś żarełko, na przykład winogrono. Szkoda mi, winogrona to może. Do kurczaka wieprzowe. A dobra, do kurczaka wyrzucimy. Bierzemy to, 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 to. Super. Rozprawiliśmy się z wszystkimi tęgimi pałami, a teraz porozmawiajmy z tym czymś. Brawo! Podziwu godna jatka. Już myślałem, że ci idioci zanudzą mnie na śmierć swoimi błaganiami, a tu proszę, jednak dostarczyli mi rozrywki. Kim jesteś? Radowid. Nie lubię, jak mi się przerywa. Słuchaj, Radowidzie, nie interesuje mnie, co lubisz. Lepiej powiedz, co się łączy z Salamandrą, bo prędzej czy później możemy się spotkać twarzą w twarz. Dawno już nikt tak do mnie nie mówił. Podobasz mi się. Idziesz prosto do celu. Odpowiem, ale nie ze strachu. Z Salamandrą nie łączy mnie nic. Zupełnie nic. Kiedyś myślałem, że mogą się przydać jako narzędzie, ale zmieniłem zdanie. Narzędzie? Polityczna dźwignia nacisku, Wiedźminie. Możesz jaśniej? Mogę, ale nie chcę. Dość rzec, że działania Salamandry nie są mi obecnie na rękę. Co czyni z nas sojuszników? Powodzenia, Wiedźminie.
A przy okazji pozdrów ode mnie Addę. Jasne. Zwierciadło. Co w związku z tym zwierciadłem? Mogę podejść? Coś zrobić? Niestety nic, tak więc słuchajcie, się stąd zabieramy. Podejrzewam, że na zewnątrz mogą być jeszcze ludzie salamandry, ale nie jestem pewien. W razie czego oczywiście jestem jednak na coś gotowy i świadomy, że mogą być. Póki co scenka. Wyjście na zewnątrz, o właśnie. O właśnie. Czy to był wilk? Ten się odlewa. I padł. Bloody hell! Geralt, po co do tego żeś wychodził? Oh no. O! To ciekawe. Zabija tylko złych. Przynajmniej tak mi się wydaje. Pytanie, czy na nas się rzuci. Oj, to nie świadczy zbyt... A nie, ucieka. Nie wiem, czemu Geralt go goni. O, shit. Będziemy musieli z tym walczyć? Błagam, nie. Geralt, zostaw go. Po co ci on? Geralt, nie masz zdrowia do tego. Błagam cię. O, shit. Czyli nas przestraszył. Stwierdził, dał nam znać, żebyśmy go zostawili w spokoju i tyle. Geralt mimo wszystko upiera się, by go złapać. Nie wiem po jaką cholerę. Wiem, że to jest jego jakby zadanie, ale no bez jaj. O. Geralt. Znasz mnie, wilkołaku? Nie rozumiesz. To ja. To ja, Wiedźminie. Kapitan. Vincent. To by wyjaśniało zarówno twoją skuteczność, jak i fakt, że znikasz na całe noce. Osłaniałem twoje tyły. Te niedorajdy, z którymi przyszedłeś, nie wyszły nawet z kanałów. Powinienem ci podziękować? Możesz w ramach podzięki opowiedzieć, co zastałeś w środku. To bardzo ciekawe w sumie. Z salamandrami rozmawiał przez deportację Radowid. Nie wiem, czemu są opcje, żeby mu nic nie mówić. Vincent, kto był ten Vincent? Cholera. Nie do końca pamiętam. Dobra, powiemy mu, co nam zależy. Z salamandrami rozmawiał przez teleprojekcję Radowid. Radowid? Ten młokos, król Radanii? Nie sądziłem, że mają aż takie plecy. Nie mają. Odmówił im jakiegokolwiek wsparcia, ale mają wspólnych znajomych. Coś jeszcze? Nic specjalnego. Ej, Wiedźminie, jesteśmy po tej samej stronie. Jestem Wiedźminem, a Wiedźmini zabijają potwory. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Spróbujemy. Może chciałbyś, żebym spróbował cię wyleczyć? Nie chciałbym. Zaskoczony?
W tej formie jestem w stanie ścigać przestępców o wiele skuteczniej. Co więcej, bandyci w mieście boją się strasznego potwora, który broni biednych i pokrzywdzonych. Jeżeli tak, to znaczy wygląda. Nie. Widzę, że nie dają nam innego wyboru. Chcą, żebyśmy go zabili. Tak czy inaczej się z nim zmierzyli. Spytajmy zatem na razie powoli. Dlaczego miałbym cię oszczędzić? Czemu nie? Zabijasz ludzi. A powiedz, ilu ty zabiłeś rzeźników z Blaviken? Ja może wyglądam jak potwór, ale nim nie jestem, w przeciwieństwie do ciebie. Dosyć tych bredni, biorą się. Nie no. Kurde no. To jest generalnie pół człowiek, pół właśnie ten potwór, w którego on się zamienia. Ja wiem. Nie, zobaczymy, co się stanie. Osądzać jak... należy czyny, a nie wygląd. Wybacz. Dziękuję. Pozwól mi odejść, a ja pozwolę żyć tobie. To cię wypuścił. Okej. Nie wiem, czy dobrze, słuchajcie, postąpiłem, ale teoretycznie mogłem się z nim zmierzyć, prawda? Tak, to spoko, dobra, czyli... O, chwila. Salamandra, intrygi polityczne, magiczne, zwierciadło... Poczekam na rozwój wypadków, whatever. W takim razie idziemy... właśnie, że do Triss. Jednakże zanim to zrobimy... A chwila, czy my jesteśmy już po tej dobrej stronie? Tak. Bo my żeśmy przeskoczyli. Tam idąc, wyjdę tędy w teorii. A propos, jak stąd wyjść? Bez jaj, kurde. O, tutaj. Drzwi do starej kuźni. Tędy musimy wyjść. Spoko. O, rzeczywiście... Coś mi się tu nie podoba. Sprawdźmy piwnicę. Więc tak być musiało, że tu wejdziemy. Jest i szafa. Krzesiwo, znowu cholera. Czy nasze ulepszenie jeszcze działa? Niestety nie. Kryjówka wilkołaka Vincenta. Co on sobie myślał? Że jest superbohaterem? Wejście do kanałów, no proszę. Czyli jednak Vincenty wcale nie jest dobrym wilkiem. Niestety. Czyli powinienem jakby stawić mu czoło. Dobra, schodzimy do kanałów. Przy najbliższej okazji w takim razie się z nim zmierzymy, jeżeli jeszcze taka okazja się nadarzy. Okej. I... O, the hell. Come on. Dobra. I teraz tak. Wyjście do zimy handlowej. Czyli w tę stronę i... lewo. Chwila. Tu.
Tak, tutaj. Tylko będę musiał się najpierw z nimi rozprawić chyba. No niestety. Wszystkie padły. Szczątki. Dobra, tego za chwilę. Tutaj są bardzo mi potrzebne rzeczy. Do eliksirów. I wychodzimy. Jak zamknięte do cholery. O, Matko Święta, dobra, moc miejsc. Miejsce mocy, spoko. Wejście do widzimy klasztornej. Miejsce mocy, a tutaj? Dupa. Leże króliszka. Czyli musimy iść tutaj. Tu coś jeszcze jest, słuchajcie. Może pójdziemy. Sprawdzimy. Ania, bo tu jest krata. Chyba się przez to nie da. Come on, Geralt. No. A nie, da się. O, shit. Serio? Okej, już jestem z powrotem z wam. Fuck. Nie dość, że... Chciałem zmienić tryb i go źle zmieniłem, to jeszcze na dodatek miecz inny wziąłem. Gdzie? Trzech na raz. Combo. Monster kill powinno być. Dobra, whatever. Tego chyba już mam sporawo. Dobra, mniejsza z tamtym. Mniejsza w ogóle z nimi. Tu w prawo właśnie jeszcze nie szedłem. Nie patrzyłem, co tu jest. O, w mordę. Ja pierdzielę, co to jest? Flider jakiś w ogóle. A tam jest ghoul, zwykły ghoul. A czy tędy się da wyjść? Gdzieś? Zamknięte. Dobra, słuchajcie, skoro tu już jesteśmy, warto by się tutaj podejść, kurczę. Damy radę. Zasmakuj tego. W mordę jeża! Będzie mi tu dar ryja, kurde. Nowy poziom. A, łatwizna. W każdym razie odkryliśmy coś fajnego. Szczątki. A tutaj z tego drugiego? Nic. Miejsce mocy. Dobra. Coś jest? Nic. Tu? Ciało. A, myślałem, że możemy je, nie wiem, obejrzeć cokolwiek, a ja tradycyjnie je przeszukuję. Mapa. Ruiny. Bloody hell. O ty w życiu. O ty w życiu, co ja tu znalazłem? The fuck was that? O, wpytę, co to jest? Alp jakiś. Cokolwiek to jest, ciało znowu. O, weźmiemy sobie inogronka. A tu zejść się da na sam dół? O kurde, chyba nie. Skoczysz, Geralt? Nie, zresztą nie ma co skakać, bo tam i tak dalej nie ma schodów w dół. Także bierzemy miecz i lecimy na to coś tutaj, co jest. Jasny gwint, jak się wydygałem. Czemu tu lata? Czemu tu lata? Atakuj to, Geralt. Skoro to mnie atakuje, fuck. Skoro to mnie atakuje, no to ja nie mam innego wyjścia. Muszę to atakować. Ty mi się tutaj do góry nigdzie nie wznoś.
Nie próbuj mi tu latać. Jest. Nie ma tego szczytu więcej. Coś tu chyba jeszcze jest, ale nie jestem pewien. Szczątki jakieś? O, come on. W ogóle zjedzmy sobie coś, bo... HP mało, szczątek nie ma żadnych. Teleport w kanałach. Ciekawe. Nigdzie nie chcę. Na razie. A tamto się rozwaliło, cholercia. Się wydygałem przez chwilę. Dobra, to muszę wziąć, słuchajcie. Ulepszenie broni to jest. Ja sobie coś zjem. I mam oczywiście to. I to jest oczywiście też na chwilę. Czasowo, tak jest. Czasowo wypełnia ostrze magią, zwiększa szansę trafienia o 20%, zwiększa zadawane obrażenia o 20%. Superancko. Nie... Uuu. Kolejny znak. Tak, czy nie? Krąg płomienia zemsty. Aha, czyli to jest taka... Z większą siłą atakujemy, coś takiego. Ulepszenie broni. Miał diamentowy jakiś, coś takiego, nie wiem, co to jest. W każdym razie żremy znowu. I biorę to, cholera. Dobrze, że... Ulepszenie broni o 40% zwiększa zadawane obrażenia. Ale też chyba czasowo. Tu nie pisze niby, że czasowo na przykład, no ale... Dobra, to chyba wszystko, słuchajcie, jeżeli chodzi o to miejsce. A, wybaczcie, bo ja kurde rozmawiałem i teraz nie wiem, ile ja nagrywam. 28 minut, także cóż, myślę, że to by było, słuchajcie, na tyle w tym odcinku. Tutaj nic więcej niestety nie znajdę. Nic więcej nie ma, ale fajnie, że się pokusiłem przyjść tutaj, że znalazłem to miejsce. Także cóż, dzięki za obejrzenie tego odcinka i oczywiście zapraszam do kolejnych. Trzymajcie się i cześć.